Tigera, Ryoyu, Kobayashi zamyka tę listę startową pierwszej serii. Drugi w kwalifikacjach, rekordzista oficjalnie tej skoczni, 108,5 metra, i Ryoyu skacze daleko. I Ryoyu osiąga chyba punkt K, czyli 99 metr na tej skoczni. Dobra prędkość na progu 87,101 metrów, czyli Ryoyu skoczył najdalej. Dalej od Geigera o metr, ale miał o wiele lepsze warunki od Kamila Stocha, bo będzie miał dodane 4,7 punktu za wiatr, a Kamil miał dodanych ponad 12,6, więc to jest 8 punktów różnicy, to jakby 4 metry na tej skoczni. Noty są 18. Czy będzie Ryoyu po tym najdłuższym skoku prowadził, czy te wszystkie przeliczniki matematyczne wyplują go gdzieś na jakiejś innej pozycji, nie wiem. Bądźmy cierpliwi. Ryoyu Kobayashi, porównujemy go do Karla Geigera. W tej chwili licznik Geigera jednak dla Ryoyu Kobayashiego.